nami jest już Leszek Jagodziński, czyli strzelec zwycięski bramki dla Motoru Lublin i prosimy Cię o krótki komentarz po meczu. Dzień dobry, witam wszystkich. Ważne zwycięstwo w ciężkiej sytuacji. Spełnialiśmy wszystkie założenia założone przez trenera. Cieszymy się, że wygraliśmy ten pierwszy mecz i mam nadzieję, że będziemy dalej punktować. Czy są może jakieś pytania? Łukasz Gładzy się, Dziennik Wschodni. Bo to chyba Twoja pierwsza bramka w motorze w ogóle. Tak, zgadza się. I chyba, nie wiem, czy spodziewałeś się, że akurat głową strzelisz? Nie spodziewałem się, ale gol to gol, nieważne czym, cieszę tak samo. Mogłeś mieć też przynajmniej asystę jeszcze? Tak, mógłbym mieć. Nie udało się mieć, więc za tydzień kolejny mecz i zobaczymy. Ten tydzień był dla Was ciężki po poprzedniej porażce? Tak. Ciężki, ale ciężko trenujemy, więc cieszymy się z wygranej dzisiaj, nie? Brakowało właśnie tego tylko, jednego zwycięstwa, żeby no, ta gra się rozruszała trochę i żebyście wy się rozruszali? Wiadomo, zwycięstwa cieszą bardzo. Brakowało tych zwycięstw. W końcu nadeszło to zwycięstwo i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. A z jakimi nadziejami w ogóle wróciłeś do motoru? Żeby pomóc, żeby punktować, żeby strzelać bramki, asystować i żeby drużyna wygrywała.